Tatrzański Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. O utworzeniu obszaru chroniącego przyrodę Tatr myślano już od połowy XIX wieku, ale pomysł ten zrealizowano w pełni dopiero po wojnie, w 1955 roku. Utworzono park o powierzchni 21 197 hektarów, który jest piątym co do wielkości parkiem w naszym kraju.